Do czego zmierzał Putin, rozpoczynając krwawą, wyniszczającą obydwie strony wojnę z Ukrainą? Czy liczył, że będzie to krótka operacja specjalna, a już po kilku dniach Ukraina przystanie na jego żądania? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie oparł swoje kalkulacje? A może jest to tylko fragment dużo większej gry Kremla, gry o zasięgu globalnym? Jeżeli historia może być przewodnikiem, to wiadomo, że w 1940 i 1941 roku Związek Radziecki wiele zrobił, aby zapobiec lub co najmniej opóźnić wybuch wojny. To słowa Władimira Putina z jego przemówienia 24 lutego 2022 roku. To oczywiście kłamstwo, gdyż w tamtych latach, w 1940 i 1941 roku, Związek Radziecki nie zrobił nic, co mogłoby zapobiec lub opóźnić wybuch wojny. Wprost przeciwnie, ułatwił, a nawet umożliwił Hitlerowi rozpoczęcie wojny. Szokujące jest również inne porównanie. Sztab Putina powtórzył błędy Hitlera sprzed 70 lat. Niemcy w 1939 roku rozpoczęli wojnę, choć Wehrmacht nie był do tego gotowy. Hitlera ostrzegali o tym najwyżsi dowódcy, a widząc, że ich nie słucha i kontynuuje przygotowania do wojny, usiłowali w 1938 roku dokonać zamachu stanu i usunąć go. Niestety nie udało im się to. Jak bardzo Wehrmacht nie był gotowy do wojny z Polską, okazało się już w czasie walk we wrześniu 1939 roku, gdy niemieckim oddziałom zaczęło brakować amunicji. Sytuacja była na tyle poważna, że wkrótce po zakończeniu działań bojowych 13 listopada 1939 roku dowództwo wojsk lądowych Wehrmachtu zleciło centrali Dynamik Aktiengesellschaft, wielkiego koncernu produkującego amunicję, natychmiastowe rozpoczęcie budowy fabryki prochu pod Bydgoszczą. Dlaczego więc Hitler tak się spieszył? Dlaczego nie chciał słuchać przestróg doświadczonych oficerów i ekonomistów, w tym Hjalmara Schachta, prezesa Banku Centralnego, który umożliwił intensywne zbrojenia? Hitler wyjawił to, przemawiając do oficerów w czasie narady w Obersalzbergu w sierpniu 1939 roku. Powiedział: nikt nie wie, jak długo będę żył. Mam 50 lat i jestem u szczytu moich sił. Byłoby najlepiej, gdyby wojna nastąpiła teraz, a nie za 5 lat, gdy ja i Mussolini będziemy o 5 lat starsi. W 2022 roku Władimir Putin miał 70 lat. Czy więc mógł myśleć w takich kategoriach? Czy również popełnił ten sam błąd wynikający z pośpiechu? Tak, on podążał drogą Hitlera, powielając wszystkie jego błędy, a doradcy Hitlera okazali się nieudolni. Czy zdawał sobie z tego sprawę i dlatego nie słuchał ich rad i ocen? Wybierając ich do swojego grona, kierował się tylko ich wiernością i na tym bardzo się zawiódł. Hermann Göring, człowiek numer dwa w machinie dowódczej i administracyjnej, już w 1923 roku dowiódł swojego oddania, gdyż w czasie nieudanego puczu w Monachium szedł obok Hitlera. Wtedy trafiła go policyjna kula, która spowodowała ciężką ranę. Później, gdy naziści przejęli władzę, Hitler mianował go pełnomocnikiem planu czteroletniego i przewodniczącym parlamentu. Uznając także, że Göring jako as myśliwski w I wojnie światowej może dowodzić lotnictwem, oddał mu zarządzanie siłami powietrznymi i przemysłem lotniczym. Feldmarszałek Wilhelm Keitel,
szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, był bezwzględnie posłuszny Hitlerowi do tego stopnia, że nazywano go Lakajtel, od lakaj, lokaj. Taki człowiek nie mógł skutecznie kierować machiną wojenną III Rzeszy. Dyktatorzy nie chcą mieć przy sobie ludzi mądrzejszych, bo ci mogliby uznać, że to oni nadają się do rządzenia państwem i podjąć próbę usunięcia dyktatora. Działał więc według rad i podpowiedzi ludzi głupich. Rudolf Hess dowiódł swojej wierności, dobrowolnie zgłaszając się do więzienia, w którym karę za przygotowanie monachijskiego zamachu odbywał Hitler. Ten, gdy zdobył władzę, mianował go swoim zastępcą szefa rządzącej partii nazistowskiej. Joachim von Ribbentrop, mianowany ministrem spraw zagranicznych, nie potrafił samodzielnie prowadzić polityki. Już jako ambasador Niemiec w Londynie był tam nazywany Mr. Brick, pan Cegła, a to ze względu na liczne gafy i błędy, które popełnił jako przedstawiciel dyplomatyczny Niemiec. Byli też gorsi, tacy jak Christian Weber, stajenny, który w nagrodę za wierność Hitlerowi został wyniesiony do stanowiska zarządcy Bawarii, co znakomicie poprawiło jego status finansowy. Był właścicielem kilku willi, stacji benzynowych i toru konnego. Dlaczego Hitler otaczał się ludźmi niekompetentnymi, a nawet głupimi, oddając w ich ręce kluczowe decyzje w sprawach państwa i wojska? Sam był przywódcą niekompetentnym, bez żadnego przygotowania do kierowania wielkim państwem i prowadzenia wielkiej wojny z mocarstwami ówczesnego świata. Zdawał sobie sprawę ze swojej niekompetencji, dlatego nie mieszał się do spraw gospodarczych i finansowych państwa, pozostawiając je ludziom kompetentnym. Dla siebie rezerwował sferę spraw wojskowych, ale jego wiedza ograniczała się do doświadczeń z I wojny światowej, gdy służył jako łącznik. Podobno był dzielnym żołnierzem, ale o działaniu większych formacji wojska, dywizji, korpusu, nie mówiąc o armii, nie miał pojęcia. Uważał, że nie potrzebuje urzędników samodzielnych i mądrych, gdyż najważniejsze decyzje będzie podejmował sam, a oni mają je tylko wykonywać. Skoro tak było, to jak wytłumaczyć ogromne sukcesy wojsk niemieckich w początkowym okresie wojny? Podstawą niemieckich zwycięstw była siła niemieckiej gospodarki. To dawało Wehrmachtowi przewagę nad wojskami polskimi, później francuskimi i brytyjskimi. Dopiero przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych pozwoliło zniszczyć podstawy niemieckiej potęgi. Rozpoczęcie wojny ze Związkiem Radzieckim zlikwidowało siłę niemieckiej doktryny wojny błyskawicznej, która była podstawą sukcesów militarnych Wehrmachtu w pierwszym okresie wojny. Na co liczył Władimir Putin, decydując się na uderzenie na Ukrainę? Odpowiedź jest prosta. Na gigantyczną przewagę rosyjskich sił zbrojnych, tak wielką, że Ukraina miała zostać pokonana i poddana władzy Kremla już po kilkudniowych walkach. Rosyjskie siły zbrojne były ponad czterokrotnie liczniejsze niż ukraińskie. 830 tysięcy żołnierzy wobec 200 tysięcy ukraińskich. Każdego roku Rosja mogła powołać pod broń 1 200 000 żołnierzy. Ukraina tylko 500 000. Budżet wojskowy Rosji szacowany był na 82,5 biliona dolarów. Ukrainy był niemalże trzykrotnie mniejszy, 30 bilionów dolarów. W efekcie Rosja mogła wystawić 12,5 tysiąca czołgów, Ukraina niecałe 2 tysiące, a więc ponad sześciokrotnie mniej. 770 samolotów myśliwskich, Ukraina 69, 23 razy mniej. 1530 helikopterów, Ukraina 113. Rosyjska armia miała prawie 4 tysiące wyrzutni rakietowych.
Ukraina niecałe 700. Zastanawiające, że proporcje w porównaniu do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej były całkowicie odwrotne. Armia Czerwona miała kilkakrotnie więcej czołgów niż niemieckie oddziały pancerne, które w czerwcu 1941 roku wdarły się w radzieckie granice. Kilkakrotnie więcej samolotów. A mimo to Wehrmacht odniósł niebywałe zwycięstwo. Czy można szukać analogii z rokiem 2022, gdy rosyjska potęga uderzyła w dużo słabszą Ukrainę? Tak. W tej dziedzinie dyktatorzy i Hitler, i Putin popełnili te same błędy. Wojna w Ukrainie jest już inną wojną niż dotychczasowe konflikty. Wydaje się, że w rosyjskich kalkulacjach nie doceniono znaczenia nowej broni, choć określenie nowej nie jest najlepsze. Do zwalczania których Rosja nie była przygotowana – drony. Tureckie Bayraktary okazały się nadzwyczaj skuteczne w walce z przeważającymi siłami wojsk rosyjskich. Przenośne wyrzutnie pocisków przeciwpancernych nie po raz pierwszy w historii pokazały swoją moc niszczącą. Wymyślono je dawno, w czasie II wojny światowej. Niemieckie Panzerfausty czy amerykańskie bazuki. Tyle, że moc niszcząca, celność, zasięg i możliwości przebijania pancerza współczesnych czołgów są o wiele większe niż ich przodków z II wojny światowej. Można odnieść wrażenie, że rosyjscy generałowie nie uwzględnili zmian, które zaszły w działaniach wojennych i pozostali pod wrażeniem operacji z II wojny światowej. Mówi się, że generałowie najchętniej prowadzą wojny, które już były. W przypadku Rosjan ma to szczególny walor. Pamięć o zwycięstwie w 1945 roku wryła się w umysły rosyjskich strategów i dowódców. Uznali, że nic prostszego, jak powtórzyć stary wzór wielkiego zwycięstwa. Ale świat był już inny. Głównym błędem Putina i Hitlera okazało się zlekceważenie możliwości połączenia sił przez zaatakowane państwa. Dlaczego tak się stało? Hitler dał wiarę głupim ludziom ze swojego otoczenia. Już raz wprowadzili go w błąd, przekonując w 1938 roku, że Wielka Brytania i Francja pozostaną neutralne. Potem przekonywali go, że Stany Zjednoczone nie włączą się do wojny. Wydawało się to prawdopodobne, gdyż prezydent Franklin Delano Roosevelt miał związane ręce trzema ustawami o neutralności, a na jej straży stało bardzo silne ugrupowanie zwolenników izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych. Prezydent doskonale wiedział, że konstytucja jest święta, gdyż tylko tak mogła stać się podstawą siły państwa. I stosował się do jej zapisów, ale jednocześnie potrafił zgodnie z tymi ograniczającymi go postanowieniami realizować swoje cele. Ustawy zabraniały dostarczania broni stronom walczącym w Europie. Nie mógł więc wspomóc sojuszniczej Brytanii, ale zdawał sobie sprawę, że nikt z jego politycznych oponentów w Stanach Zjednoczonych nie będzie negował posunięć korzystnych dla USA. Przeforsował ustawę zezwalającą amerykańskim firmom na sprzedaż broni za gotówkę, co oczywiście było bardzo korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Potem zawarł z Wielką Brytanią układ zezwalający na dostarczenie 50 starych niszczycieli w zamian za udostępnienie brytyjskich baz morskich, co było szczególnie ważne dla ochrony atlantyckich szlaków. I znowu nikt z przeciwników angażowania się Stanów Zjednoczonych do wojny na Starym Kontynencie nie mógł protestować. Tak zbliżał się moment decydującego uderzenia. 11 grudnia 1941 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym. Dla Hitlera był to jedynie gest, który miał ujawnić niemiecką potęgę. W tamtym czasie nie miał broni, za pomocą której mógłby zadać poważniejszy cios amerykańskim miastom lub gospodarce. Co stało się z Hitlerem, że zdecydował się na tak bezsensowne posunięcie? Dał się ponieść swojemu temperamentowi i wpadł w pułapkę, którą zastawił Franklin Delano Roosevelt.
Kilka dni wcześniej, o świcie 4 grudnia 1941 roku, w Stanach Zjednoczonych rozwieziono do kiosków Chicago Tribune. Była to gazeta niechętna, czy nawet wręcz wrogo nastawiona do Roosevelta. Tego dnia Amerykanie mogli przeczytać artykuł, który ujawnił tajny plan Rainbow, przewidujący, że amerykańskie dowództwo sformuje 10-milionową armię, w tym 5-milionowy korpus ekspedycyjny, przewidując, że zostanie wysłany do Europy, co zaplanowano na rok 1943. 11 grudnia 1941 roku Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym, traktując to jako posunięcie czysto propagandowe. A w ten sposób Roosevelt miał rozwiązane ręce. Już nikt nie mógł powstrzymać go od wysłania broni i wojskowego wsparcia dla Związku Radzieckiego i włączenia się do wojny w Europie. Czy taka sytuacja powtórzyła się w otoczeniu Putina? Wiele na to wskazuje, że Putin powtórzył kolosalny błąd – niedocenianie przeciwnika. Nie ma wątpliwości, że zaplanował krótką kampanię. Według amerykańskich analityków miała trwać od 3 do 7 dni. Skąd te wyliczenia? Znaleźli podobieństwo z amerykańską operacją w Iraku, trwającą od 20 marca do 1 maja 2003 roku, a więc 43 dni. Każdy konflikt zbrojny, nieważny w jakim zakątku świata, jest bacznie obserwowany przez specjalistów wojskowych, wysyłanych na miejsce w charakterze doradców wojskowych obu walczących stron. Ale w Iraku po stronie amerykańskiej włączyło się do tej operacji 8 państw, w tym Ukraina. Drugim błędem Putina i jego sztabu było niedocenianie wroga Ukrainy, a przede wszystkim Wołodymyra Zełenskiego. Nie tylko Putin. Nikt, zanim doszło do pierwszych walk, nie mógł przewidzieć, że 42-letni satyryk i aktor, znany z ról w komediach romantycznych i występów kabaretowych, może stać się autentycznym przywódcą 40-milionowego państwa, który pociągnie za sobą naród. Kariera polityczna Zełenskiego rozpoczęła się dopiero w 2018 roku, a więc 4 lata przed rosyjską agresją. To za krótki czas, aby mógł nabrać politycznego doświadczenia, a tym bardziej doświadczenia dowódczego. Putinowi wydawało się, że łatwo wygra z tak niedoświadczonym wrogiem. Według amerykańskiego wywiadu scenariusz opracowany na Kremlu zakładał, że rząd ukraiński z Zełenskim na czele ucieknie z Kijowa już na samym początku działań militarnych. Sztabowcy na Kremlu nie przewidzieli również, że cały naród ukraiński stanie za Zełenskim, co miało wykreować go na przywódcę mającego poparcie całej Europy i całego wolnego świata. Wiele czynników złożyło się na niebywały sukces małego państwa, zaatakowanego przez mocarstwo, dzielność małego narodu, nieustępliwie broniącego swojej ziemi i wsparcie całego wolnego świata, dzięki czemu Ukraińcy wciąż mają czym walczyć i odpierać o wiele potężniejszego wroga, a także osobowość przywódcy. Sława Ukrainie!